Nissan Juke Hybrid, czyli najnowsza odsłona drugiej generacji. Najbardziej oryginalny crossover, łączący w sobie wszystkie najlepsze cechy samochodów z różnych segmentów. Zjawiskowa stylistyka, bogate wnętrze i wyjątkowy hybrydowy układ napędowy. Juke w wersji hybrydowej zachował stylistykę sportowego coupe crossovera. Na pierwszy rzut oka widzimy atrapy chłodnicy z minimalnie innym wzorem, a światła dzienne zostały połączone czarną listwą. Jest to taki element wyróżniający wszystkich zelektryfikowanych modeli marki Nissan. Dodatkowo model posiada dwukolorowe felgi o średnicy 19 cali, zapewniające atrakcyjniejszy wygląd i odpowiednie właściwości aerodynamiczne. Po dwóch stronach, jak i z tyłu, mamy napis Hybrid oraz nowe logo Nissana. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zmiany zewnętrzne. Co do bagażnika, to z uwagi na zainstalowanie baterii pod dolną przestrzenią załadunkową, jego pojemność zmniejszyła nam się do 354 litrów. Lecz po złożeniu tylnej kanapy bagażnik można powiększyć do 1237 litrów. W środku w porównaniu do modelu niehybrydowego różnice również są niewielkie. Jedną z nich jest to, że zamiast obrotomierza mamy wskaźnik przepływu energii, charakterystyczny dla samochodów zelektryfikowanych. Czyli widzimy, jak mocno wykorzystujemy energię, jaką mamy rekuperację i stan naładowania baterii. Pojawił nam się również przycisk e-pedal, czyli system, który umożliwia kierowanie pojazdem, wykorzystując wyłącznie pedał przyspieszenia. W momencie, gdy kierowca puszcza pedał przyspieszenia, samochód zaczyna zwalniać, lecz nie zatrzymuje się do zera. Co do reszty wnętrza, to jest to cały czas ten sam Juke. Mamy kierownicę multifunkcyjną, również z nowym logo. USB typu A, gniazdko 12 V. Mamy dwa miejsca na napoje oraz możliwość wyboru trybu jazdy: Eco, Normal oraz Sport. Wpływają one na siłę wspomagania kierownicy, działanie układu klimatyzacji i pracę pedału przyspieszenia. Teraz to, co najważniejsze w tym samochodzie, czyli napęd, gdzie doszło do największych zmian. Pod maską mamy silnik 1.6 połączony z silnikiem elektrycznym. Łączna moc tego układu to 143 konie mechaniczne. Przeniesienie napędu może odbywać się za pomocą silnika elektrycznego, spalinowego bądź obu silników jednocześnie. To, co warte uwagi, to to, iż samochód zawsze rusza, wykorzystując silnik elektryczny. Oprócz tego, już od chwili uruchomienia jednostki przyspieszenie jest bardzo dynamiczne. Odczuwalne jest również, iż układ hybrydowy jakby walczy o to, aby jak najwięcej przejechać na tym silniku elektrycznym. Wykorzystując wyłącznie napęd elektryczny, możemy płynnie osiągnąć nawet 55 km na godzinę. Jeśli chodzi o pojemność baterii, to wynosi ona 1,2 kWh. Jest nieduża, ale za to bardzo szybko odzyskuje energię, co przekłada się na spalanie, które w cyklu mieszanym wynosi 5,5 litra. Na wyniki spalania przekłada się również system odzyskiwania energii. Energię elektryczną odzyskiwać można na dwa sposoby. Podczas hamowania lub naturalnego wytrącania prędkości. Przyspieszenie Juke'a od 0 do setki wynosi 10,1 sekundy. Mimo tego, że nie jest zbyt spektakularny wynik, w mieście samochód jest bardzo dynamiczny i z łatwością możemy
poruszać się nim po miejskich drogach. Nissan Juke, mimo zmian technicznych i wizualnych, nadal pozostanie jednym z najbardziej oryginalnych i kompaktowych crossoverów, a w tej wersji jest zdecydowanie jeszcze bardziej dopracowany i nowoczesny.